Siemaneczko, z tej strony Ogram to, a dzisiaj otwieramy Palkia Vistar Boxa. Box, który już otwierałem u mnie na kanale. Poprzednio nic praktycznie nie trafiłem, ale postanowiłem, że chcę mieć jeszcze dwie palkie, czyli V i Vistar. Także zapraszam do obejrzenia materiału. A więc tak jak na wstępie powiedziałem, otwierałem tego boxa już, ale... no chciałbym po prostu mieć jeszcze więcej tych kart palki. Kto wie, może kiedyś się przydadzą, może mnie trafi coś i to zacznę grać Qinpao chociażby, albo palkią właśnie, no nie? Z Qinpao. No jest dużo możliwości ogólnie, karta jak najbardziej grywalna, a przede wszystkim bardzo ładna, no nie? I to są unikalne promki, które są tylko i wyłącznie w tym boksie, więc nigdzie indziej ich nie znajdziecie. Co więcej, widzicie, że jest przypineczka. Jest V-Star Marker, ale to jest już tak powszechne, że chyba każdy ma po minimum 10 sztuk tego. Także, jeżeli chodzi o otwarcie tego boxa, to zabieramy się do roboty. Mamy dzisiaj pomocnika, który razem ze mną będzie otwierał tego boxa właśnie. Jest to Bulbasaur. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście, bo chciałbym coś fajnego dropnąć w tych boxach Lost... boxach. Boosterach Lost Origin. No nie. Tutaj plastik sobie z góry już weźmiemy. No i patrzymy, co jest tutaj. Jeżeli chodzi o kodzik, oczywiście trzymajcie, może wam się przydać. Tutaj mamy pierwszą kartę, Palkia V. Jest to full artowa Palkia, naprawdę bardzo ładna karcioszka, która jest wygrywalna, no nie? No i Palkia V-Star. Jest to V-Star Palkia, która jest tylko i wyłącznie w tym boksie, tak jak już mówiłem. Więc tutaj sobie zakoszulkujemy za chwileczkę te karty. I przede wszystkim powiedzcie mi, czy przygotowani jesteście do szkoły, a jeżeli nie do szkoły, bo nie tylko tutaj młodzież ogląda, jak i również studenci. Studenci podejrzewam, że chyba mają miesiąc jeszcze czasu, no nie? Tych wakacji. Ale pogoda ostatnio nie dopisuje, strasznie zaczyna padać, wszędzie zalewa praktycznie nasz kraj, a tutaj mamy Palkię V-Star, tylko że w takim jumbo karcie, no nie? Jumbo karta też jest naprawdę bardzo fajna. Mam problem z tymi kartami, jak już mówiłem nieraz. Nie wiem, co mam z nimi robić, szczerze mówiąc. Mam ich trochę i po prostu leżą mi się, kurzą. Nie mam albumu, muszę sobie taki album sprawić. V-Star Marker. Dosyć powszechny, jeżeli chodzi właśnie o ten plastik. No nie, bardzo dużo boksów go miało. Przypineczka Palki. Też jest superancka. Fajnie się prezentuje. No i boosterki. Boosterków jest 5 sztuk. W tym boksie, jak widzicie, dwa boosterki Lost Origin i trzy boosterki Chilling Rain. Chilling Rain jest naprawdę bardzo fajnym dodatkiem. Dużo osób właśnie widziałem, że poluje na Moltresa w Alt Arcie. Bardzo fajna karta. No, liczę na to, że mi się coś uda tutaj trafić. Tak jak już mówiłem, koszulkujemy te karty i Palkia V-Star i Palkia V. Trafia właśnie do koszulek w tym momencie. Zabezpieczamy te karty. Ja mam koszulki takie z Ultra Pro. To są protektory takie, które są idealne na kartę. Takich koszulek wykorzystacie. Dużo osób widziałem, że korzysta ze zwykłych koszulek takich z Elite Trainer Boxów. Też jest ok. Moim zdaniem można korzystać. Ważne, żeby koszulka była po prostu na karcie, żeby ta koszulka się nie niszczyła totalnie. Tutaj Bulbuś sobie stanie. O, może... a może w tym miejscu? Dobra, Bulbuś sobie stoi. Tu mamy Palkię V i V-Star, żeby się dobrze prezentowało. I zaczynamy opening. A jeżeli wy chcecie kupić takiego boxa Palkię V-Star, jak i również inne produkty, zapraszam oczywiście na sklep pokelove.pl, ponieważ tam znajdziecie nowości. 1 września wleciały puszki. Właściwie to dzisiaj, bo dzisiaj mamy 1 września właściwie, no nie? Także... wpisując Ogram to, przy zamówieniu macie 5% rabatu na całość zamówienia. Nieźle, nie? Zapraszam do zakupów i mega zarąbistych dropów życzę. Jeżeli chodzi o opening, zaczniemy sobie od Lost Origin, a Chilling Rain zostawimy sobie na końcu. Tutaj Lost Origin z Giratiną. Giratinę złotą posiadam, zgradowaną. Zapraszam do materiału, który będzie tutaj. Możecie sobie kliknąć, obczaić, jak ją zgradowałem, właśnie jaką ocenę dostała. A tutaj otwieramy i mamy pierwszą kartę. Jest to Wurmple. Kodzik biały. Kurczę, zapominam o tym,
że muszę sobie te kodziki stąd wyjmować, no nie? Żeby sobie nie spoilerować. Ale to jest stary dodatek przed Scarlet and Violet, więc tutaj przekładamy cztery karty do przodu, a kartą energię, kartą pierwszą energia jest Mroczna, Dottler, Lost City, dosyć grywalna karta, Gift Energy, Wurmple, Clefairy, Lickitung. Jest od dawna ten Pokémon z nami i jakoś tak jest creepy trochę, nie? Horsey, Szapecik, ładny Pokémonik, Radiant Gardevoir. Powiem wam, że to jest chyba jeden z Radiantów, których nie posiadałem po prostu, no nie, w swojej kolekcji. Więc bardzo fajnie. Ostatnio widziałem, że w dekach z Godrą, Arceus, Godra, po prostu Radiant Gardevoir był używany, więc fajnie, cieszę się z tego dropu. Oczywiście też ten Radiant będzie w koszuleczkę włożony, bo czemu by nie, więc wkładamy, osłaniamy przed zniszczeniami tą kartę i zaliczamy do dropów. Lost Origin, drugi boosterek. Tutaj mamy Zeraora, Zoroarka, przepraszam, Zoroark. Zoroark. Zawsze mi się mylą nazwy tych Pokemonów, no nie? I tutaj buserek. Otwieramy, jakiś dziwny zgrzep jest. Z tego co widzę. Troszkę mi się to nie podoba, bo ten booster jest taki... W ogóle różnica tych folii, no nie? Ze starych dodatków ta folia jest taka cienka bardzo. Mam wrażenie, że ona się rozpada po prostu w rękach. A tutaj... Znowu to zrobiłem. Biały kot, niestety. Cztery karty idą do przodu. Dlaczego ja się tak daję robić za każdym razem? No dobra, roślinna energia. Znowu Lost City. Abomas Snow, Gift Energy, Jinx, Makuhita, Bronzor, Falinksy. Śmieszne takie pokemoniki. Poliwag, Hariyama i Makargo. Więc no niestety bez dropa. Kurczę, muszę sobie zapamiętać to, żeby Chilling Rain w ten sposób nie otworzyć, no nie? Tutaj Chilling Rain, boosterek z galariańskim Articuno. Fajny Pokémon. Ostatnio właśnie Pokémon Go grałem i mi się trafił, ale niestety nie udało mi się złapać go. Za duże CP miał, bo miał tam 2000 coś. Więc szansa na złapanie takiego Pokémona jest naprawdę bardzo niska, niestety. A tutaj pierwszą kartą jest Snower, się wynurza. Czy będzie tak? Dobra, uff. Kodzik na bok. Tu przekładamy sobie cztery karty do przodu i patrzymy. Wodna energia, Avery, Ledian, Old, no cmentarz, stary cmentarz, no. Snower, Galarian, Yamask, taki śmiesznawy Pokémon, Koffing, Szapecik, kolejny z ładnym artem przede wszystkim, Skłowet, Urshifu, Rapid Strike i Passimian jako zwykła karta. No niestety, kurczę, powiem wam, że wcześniej jak otwierałem też tego boxa z Palkią, dropu nie miałem, nie, przepraszam, miałem jeden drop, który był dosyć, no, mizerny, bym powiedział. Mam nadzieję, że tutaj się to nie powtórzy, tym bardziej, że już miałem dwa odcinki bez praktycznie żadnego dropu. Chciałbym się odbić po prostu w końcu, no nie? Chilling Rain, Moltres galariański. Za ten czas, jak otwieram ten boosterek, powiedzcie mi, czekacie na 151? Widzieliście nowy dodatek zapowiedziany, czyli Paradox Rift? Powiem wam, że ja mam mieszane uczucia co do wyglądu tych ETB z tego Paradoxu. Dziwnie wyglądają, strasznie dziwnie wyglądają, ale mam nadzieję, że fajne dodatki to będą. Wiem, że dużo rewolucji będzie, jeżeli chodzi o te karty. Nie mogę się doczekać, powiem wam, tego dodatku, ale najbardziej czekam na 151, na premierę i kolekcjonowanie tych kart, no nie? W ogóle wymyśliłem sobie fajną opcję, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinka właśnie na 151. A tutaj stalowa energia, Jazzfield Ghost, Lucky Energy, ok, jeszcze grywalne, Porygon 2, Yamask, Castform, Castform drugi, Ledba, Golet, Kirlia. O, to jest ta fajna Kirlia. To jest bardzo fajna grywalna karta teraz do Gardevoir decku. Dlaczego? Ze względu na atak. Powoduje, że po prostu bierzesz sobie trzy Kirlie z decku i wkładasz je na bench, no nie? Więc nie musisz tych ralców mieć zbyt dużo. Wystarczy, że sobie położysz i nawet Rare Candy nie musisz używać do tego podbicia, że tak powiem. I ostatnia karta, Salerex V. Salerex V, Ice Rider. Okej,
może być, nie będę narzekał, jest to fałka, jakby nie patrzeć, ale chciałbym coś jeszcze innego. Ostatni boosterek został, czyli Link Rain, no nie? Więc tutaj fajnie by było coś konkretniejszego trafić. Chociaż i tak ten box przebił poprzedniego, już w dropach. Tutaj sobie położymy Salerexa, Gardevoirkę, Bulbuś. Przynieś mi szczęście w tym Chilling Rain. Powiem wam, że ten jest jakiś nabity, ten booster. Jest naprawdę nabity, jest taki twardy. I ta folia jest taka mocniejsza. Przypomina mi ta folia w dotyku tą folię z właśnie Scarlet and Violet. Chociażby z Obsidianu czy też Paldei, no nie? Kodzik idzie na bok. Tutaj znowu cztery karty do przodu. Oj kurczę, nie podoba mi się tutaj ten... Czy to jest odbicie? No dobra, zobaczymy później. Tutaj mamy ognistą energię jako pierwszą. Honey, Avery, Ledian, Aaron, Snorant, fajny arcik, Venipit, Snower, Slowpoke, tutaj nie ma Trainer Galery ani nic w tym stylu, więc będzie zwykły reverse i jest to Bedrill. I ostatnia karta, Spiritomb. No nie, szkoda, troszkę szkoda. Troszkę jest mi smutno, bo chciałbym coś lepszego z tego Chilling Rain dropić, chociaż i tak powiem wam, że jestem zadowolony z tej Kirli, bo jest to naprawdę bardzo fajna karta i grywalna dosyć mocno w tym momencie, w tej mecie, więc okej. Okay. I mamy Gardevoirkę jeszcze i Salerexa V. Jeżeli podobał wam się materiał, oczywiście zostawcie subskrypcję, lajka, dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Jest to ważne i dziękuję po prostu za wsparcie, za każde wyświetlenia, każdy lajk zostawiony, komentarz. Jest mi ogromnie miło. Także trzymajcie się, siema!